Cześć, dziewczyny, witajcie. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. Pokażę Wam parę fajnych rzeczy, moich ulubieńców i takie hity poprzedniego miesiąca. Przemieszamy trochę kosmetyczne hity z takimi hitami niekoniecznie kosmetycznymi, których może nawet jest troszeczkę więcej. I mam nadzieję, że może znajdziecie sobie tutaj coś dla siebie. Szczególnie jeśli lubicie organizować czas i przestrzeń wokół siebie. Zaczniemy od największego, jeśli chodzi o gabaryty, który jest teraz też już najcięższym faworytem, ponieważ został wypełniony kosmetykami. A mowa o takim pudełku z TK Maxa. To jest już moje drugie, albo nawet nie, dokładnie trzecie pudełko tego typu, bo dwa inne czarne mam na biurku i to jest taki typ papierowego pudełka, tekturowego pudełka, które jest naprawdę bardzo, bardzo porządne, bardzo takie stabilne, dobrze wykonane i dość dobrze znosi obciążenie, jakim jest moja taka podręczna mała tutaj kolekcja kosmetyków, których używam na co dzień, ponieważ ja tak naprawdę nie posiadam jakiejś, nie wiem, półeczki czy też nie wiem, jakieś szefeczki na takie kosmetyki, a często też wykonuję makijaż przy biurku, dlatego najczęściej wszystkie pakuję do tego rodzaju pudełka, które sobie trochę przestawiam, albo nie wiem, w kierunku toaletki, albo tutaj nie wiem, na parapet do okna, jeśli czasem maluję się w ten sposób, albo mam je przy biurku i tak dalej, więc to jest taka dla mnie fajna, mobilna opcja na to, żeby te kosmetyki były zawsze w jednym miejscu, ale żebym mogła sobie to wszystko w miarę jakoś fajnie przestawiać i przesuwać. Jeśli chodzi o rzeczy do organizacji, jakieś organizery pudełka, nie wiem, planery, kalendarze tego typu, TK Maxx jest naprawdę moim ulubionym miejscem łowów i stamtąd pochodzą wszystkie moje najlepsze zdobycze. Załapałam się na ten moment przed świętami, kiedy TK Maxx były jeszcze otwarte i tam upalowałam akurat to jasne pudełko, które mi było potrzebne, bo tak jak mówiłam, miałam jeszcze czarne, ale potrzebowałam czegoś jaśniejszego. A jeśli chodzi o organizację czasu, to mam dwie takie super rzeczy, które bardzo chciałam Wam pokazać i korzystam z nich już nie pierwszy raz, to jest w tym wypadku ponowiony zakup. To są planery na biurko, które są właściwie takim, wiecie, otwartymi notatnikami. To nie jest planer w formie zeszyciku czy też kalendarza, tylko taka rzecz, którą kładziemy sobie na biurku i na bieżąco notujemy w niej cokolwiek tylko chcemy. Oba te planery kupiłam w sklepie Papierniczeni w Krakowie. To jest sklep, w którym mogę grzebać godzinami. Żałuję, że mają tam stosunkowo niewiele rzeczy. Są dwa takie sklepy w Krakowie, w których mogę grzebać w nieskończoność. To są właśnie Papierniczeni i Rzeczy Same. Oba są mniej więcej w tych samych rejonach, więc jeśli odwiedzacie jeden, to polecam odwiedzić też drugi. Pierwszy, ten mniejszy planer, wypuścili właśnie Papierniczeni i tutaj mamy podział na dni tygodnia. To jest taka mniejsza opcja, jeśli nie wiem, nie macie bardzo zawalonego kalendarza albo chcecie zapisywać tylko jakieś bieżące rzeczy, nie wiem, dotyczące sprawunków i tak dalej. Natomiast tutaj mam rzecz, którą troszeczkę bardziej lubię i której troszeczkę częściej jakby używam, właściwie co tydzień. Bardziej intensywnie może. To jest taki planer marki Write & Sketch Milano i one występują chyba w dwóch albo trzech wersjach kolorystycznych. Ja mam taką czerwoną, bo ona jakoś tak najbardziej mi się podobała. Tutaj mamy również podział na dni tygodnia, natomiast miejsca jest o wiele, wiele więcej, więc jeśli macie bardziej, nie wiem, zawalony dzień, to myślę, że tutaj wszystko się bez problemu zmieści. Ja oba te planery naprawdę uwielbiam i odkryłam, że akurat rzeczy w takiej formie są dla mnie o wiele wygodniejsze niż takie zwykłe planery zeszytowe. Bo choć z tamtych też korzystam w sumie dość często, to tak naprawdę jakoś szybciej, wygodniej i łatwiej jest mi zapisywać na bieżąco rzeczy w tych, które mam na biurku i też, nie wiem, jakoś po prostu to, że widzę rozpisany cały tydzień na jednej kartce, daje mi, nie wiem, taki większy komfort i taki większy ogląd. Mogę to sobie jakoś tak lepiej rozplanować, wszystko po prostu bardziej mi się podoba. Na bieżąco widzę też rzeczy, które mam jeszcze do załatwienia, mogę sobie to jakoś zmieniać, skreślam sobie wszystko i dzięki temu jakoś się w tym nie gubię, więc te rzeczy naprawdę Wam polecam. Linki do tych planerów wrzucę Wam w opisie, bo spokojnie można je też w internecie kupić. I przechodzimy do następnej rzeczy. To jest taka niby błahostka, a jednak błahostka, która bardzo mnie w tym miesiącu ucieszyła, ponieważ jakoś wreszcie ogarnęłam zakup folii do mojego iPada.
i kupiłam sobie taką folię, która jest folią matową i pracuje się mi teraz z tym sprzętem o wiele, wiele lepiej. Jestem naprawdę zadowolona i udało mi się znaleźć taką matową, na tym mi bardzo zależało, ze względu na to, że ja też czasem troszkę na nim rysuję, używam rysika i tak dalej. I to daje trochę taki efekt, jakbyśmy pracowały z papierem. Sam dźwięk, kiedy dotykamy palcami tej folii, jest taki naprawdę niesamowicie przyjemny. Tutaj coś dla fanów ASMR, myślę bardziej. Natomiast faktycznie zrobiło to dla mnie ogromną różnicę, więc polecam Wam, jeśli macie też takie sprzęty, to takie matowe folie są super. Kiedyś udało mi się znaleźć taką matową folię na telefon. I potem już nie mogłam ich nigdzie znaleźć, więc jeśli może trafiłyście gdzieś w odmętach internetu na takie rzeczy, to będę bardzo, bardzo wdzięczna za podesłanie linka. Ja już dawno zaczęłam kupować takie tylko i wyłącznie w małych opakowaniach, po tym jak się zorientowałam, że chociaż kocham malować paznokcie, to tak naprawdę w praktyce mam na to stosunkowo niewiele czasu i od jednego, między jednym malowaniem a drugim mija zwykle więcej niż bym sobie tego życzyła, tak jak teraz mam pomalowane paznokcie właściwie całe, oprócz końcówek, bo już mi się wszystko pościerało i nie mam właściwie chwili na to, żeby to jakoś tak spokojnie, wiecie, przysiąść i, nie wiem, zmyć cokolwiek, żeby się to poprawić, to jest jakieś szaleństwo. Więc przestałam kupować dużo opakowania, bo wcale nie zużywam tych lakierów tak dużo, a jednak nie mogę się oprzeć. Bo lakiery do paznokci to jest, nie wiem, coś, co jakoś szczególnie mi się podoba. Mam w kolekcji bardzo dużo podobnych odcieni, no nie wiem, to jest tak, jakaś lakierkowa choroba. I to znowu Golden Rose, bo oni mają naprawdę fajne, małe opakowania i piękne kolory. Tym razem skusiłam się na Słoto 168, taki bardzo ciemny, zgaszony beżo brąz 161 i 119, czyli taka szarość stosunkowo ciepła, też bardzo ładnie wyglądająca na paznokciach, więc to są akurat takie kolory, których używałam ostatnio najczęściej i tacy moi ulubieńcy. Znowu pomyślałam sobie, że może Wam pokażę, bo te kolory szczególnie razem też wyglądały jakoś szczególnie urokliwie. Dalej mam produkty do pielęgnacji. Dwie rzeczy do pielęgnacji włosów i dwie do pielęgnacji twarzy, więc może zacznijmy od oczyszczania, tak jak w takim pielęgnacyjnym rytuale. Nowa emulsja oczyszczająca do makijażu Sensum Mare naprawdę jest właściwie jednym z najlepszych de facto mleczek, no nie wiem, mleczek do makijażu, jakie miałam okazję stosować. Oni mają generalnie świetne produkty, więc moja miłość do tego mleczka jakoś mnie nie zaskoczyła. I tak naprawdę chętnie widziałabym jeszcze większe opakowanie, natomiast też nie podoba mi się to, że Sensum Mare do tego jakby dodało taki płatek bawełniany do makijażu wielokrotnego użytku, który ja akurat oczywiście gdzieś zgubiłam, więc nie mogę Wam go pokazać. Natomiast może wiecie, o co chodzi. To jest naprawdę bardzo fajny i przydatny gadżet, szczególnie w podróżach, pod warunkiem, że go nie zgubicie. Więc to jest akurat całkiem fajny pomysł i tutaj jak najbardziej to wszystko na plus. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie pewnie takie sytuacje, kiedy producenci trochę po macoszemu traktują kosmetyki do makijażu i mają one czasem o wiele gorsze składy niż ich takie regularne produkty do pielęgnacji typu kremy, sera i tak dalej. Tutaj taka sytuacja na szczęście w ogóle nie ma miejsca i skład tego mleczka, tej emulsji jest tak samo dobry jak reszty kosmetyków Sensum Mare, co mi się strasznie podoba. Tutaj mamy 14 składników. Mamy olejek jojoba, więc możemy być spokojne o zapychanie i tutaj nic nam nie zaszkodzi. Poza tym, tak jak w całej serii, mamy tutaj ekstrakt z algi czerwonej. Tak jak mówiłam, olejek jojoba, oprócz tego wodę z lodowca, która też jest takim stałym elementem ich kosmetyków, kompleks mikroalg i ostropestu. Patrzeć pod względem składu, to jest taki naprawdę luksusowy kosmetyk do makijażu. Jeśli chodzi o te elementy, takie wiecie, pielęgnacyjne czy też aktywne składniki, to tak naprawdę nie ma tutaj dużego odstępstwa od reszty ich pielęgnacyjnej gamy i to nie jest po prostu kosmetyk do makijażu, który jest, nie wiem, jakoś wyjątkowo bardziej ubogi od reszty, czy nie wiem, jakkolwiek gorszy. Więc to jest po prostu emulsja, która będzie wpływała też na naszą skórę, oprócz oczyszczania, w bardzo taki mocno pielęgnujący sposób. I to jest super, jeśli lubimy tą markę, jeśli wiemy, że te składniki akurat na przykład szczególnie służą naszej skórze i chcemy ten efekt, nie wiem, jakoś jeszcze wzmocnić czy podtrzymać. Więc ja to mleczko, tą emulsję tak naprawdę bardzo, bardzo polubiłam. No głównie też ze względu na to, że ja mam suchą skórę. Więc w momentach, kiedy moja skóra robi się ultra sucha, nie wiem, ze względu na jakieś sprawy z ogrzewaniem, jakieś chwilowe odwodnienie, nie wiem, podróże, jakieś
pociągi, tego typu rzeczy, to na przykład zmiana micela, czy też zmiana, nie wiem, jakiegoś mydełka, lepo i tak dalej, na taką emulsję faktycznie przynosi mojej skórze ukojenie i no jednak tak wymiernie poprawia ten poziom nawilżenia. Więc jeśli macie suchą skórę i akurat w momentach zimowych to jest dla Was jakiś problematyczny temat, to polecam. Ale teraz przejdziemy do kosmetyków, do włosów i takim tutaj ulubieńcem do mycia też. Okazał się być szampon, który pokazywałam Wam w którymś z poprzednich filmów. Nie wiem, jaka będzie kolejne zamieszczenie, więc tutaj ciężko mi to sprecyzować. Ale chodzi o kosmetyki dla i to jest koniczynowa włosomyjka, której głównym składnikiem jest ekstrakt z kwiatów czerwonej koniczyny, która zawiera mnóstwo fitohormonów, które mogą wpływać pozytywnie na porost włosów u kobiet, które mają troszkę obniżone poziomy estrogenu, czyli na przykład borykają się z wypadaniem w okresach menopauzy, albo no nie wiem, podstawieniu tablety antykoncepcyjnych, albo z jakichkolwiek innych powodów ta równowaga hormonalna jest u nich trochę zaburzona, jeśli mamy problemy na przykład z androgenowym wypadaniem włosów i tak dalej, to tutaj też taka rzecz może być pomocna, chociaż na przykład wtedy wypadałoby generalnie stosować zewnętrznie też takie rzeczy, które ten poziom androgenów w obrębie skalpu będą obniżać, ale to już jest temat na inny film. Natomiast koniczynowa włosomyjka została też obecnie tak naprawdę jednym z moich ulubionych szamponów i świetnie się sprawdza, jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. A to, na czym najbardziej nam zależy, czyli ziołowe ekstrakty mamy w składzie na samym początku i oprócz czerwonej koniczyny mamy też kozieradkę, która jest hitem, jeśli chodzi o zapuszczanie włosów. Tatarak, oprócz tego mydlenicę, która też w taki naturalny sposób może oczyszczać nasze włosy. I na przykład bardzo fajnym pomysłem i bardzo fajną sprawą jest robienie sobie takich wywarów z mydlenicy, które możemy stosować jako płukanki oczyszczające i to też bardzo fajnie się sprawdza. I dodatkowo mamy też tutaj biotynę. Kiedy wylewamy ten szampon na dłoń, widzimy, że to jest naprawdę ziołowy szampon. Jego konsystencja jest taka bardzo rzadka, bardzo leista i ma taki brązowawo jasno brązowy, ziołowy kolor. Ja go bardzo lubię, myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz, jeśli chodzi o właściwości myjące, no i też takie jakby podstawowe zadanie szamponu, to sprawdza się naprawdę genialnie. Dalej mamy, może już zostając przy tej marce akurat, później jeszcze wrócimy do twarzy, chillową ziołowcierkę, którą pokazywałam Wam już na Instagramie w stories a propos takich właśnie olejowych wcierek i też olejów z ziołowymi ekstraktami, które mogą pomóc nam przy badaniu włosów albo przy ich zapuszczaniu. I ja bardzo lubię i bardzo cenię w mojej pielęgnacji włosów wcierki, które mają działanie pobudzające i takie delikatnie rozgrzewające, więc to są generalnie moje ulubione produkty i one u mnie sprawdzają się najlepiej. Ja sama też robiłam takie maceraty z chili i tutaj pewnie podlinkuję Wam post na blogu, bo też taki powstał. To jest naprawdę bardzo, bardzo silnie działająca sprawa i u mnie zawsze tego rodzaju produkty się sprawdzały. Ja też ostatnio wróciłam do takiej wcierki Placen Formuły HP, która jest najmocniej, czyli najbardziej rozgrzewającą mi znaną wcierką tego typu. I to są takie ampułki, które tutaj Wam pokażę. Została mi w tym momencie tylko jedna, opakowanie już wywaliłam, ale kupię ją, myślę, drugi raz, chociaż jest dość droga. Natomiast u mnie spada się genialnie. I tutaj zasadę działania mamy bardzo podobną, bo ten ekstrakt z chili też będzie pobudzał krążenie naszej skóry głowy, troszkę tak przyjemnie rozgrzewał i przez to nasze cebulki będą lepiej odżywione i lepiej dotlenione. O to chodzi, tutaj to się wszystko rozgrywa. Natomiast jeśli chodzi o sam efekt tego rozgrzania, to muszę powiedzieć, że jak dla mnie, dziewczyny, która jest przyzwyczajona do takich naprawdę bardzo mocnych rzeczy, tutaj ten efekt jest stosunkowo subtelny i być może nawet odrobinkę za delikatny. Ja osobiście chciałabym, żeby ona była troszeczkę mocniejsza, ale pomijając moje osobiste preferencje i przekonania, uważam, że to jest dobry krok ze strony producenta, ponieważ wiele osób i wiele skór głowy reaguje na obecność chili
na przykład alergiami, jakimiś takimi podrażnieniami, więc często lepiej zaczynać od takich delikatnych rzeczy po prostu po to, żeby tej skórze głowy nie zaszkodzić. I tutaj wydaje mi się, że z tego względu to jest właśnie takie fajne, bezpieczne rozwiązanie, które mogę Wam polecić. Ja stosuję tą wcierkę przed myciami, ze względu na to, że to wcierka olejowa. Nie jest to wcierka do stosowania na co dzień, chyba że myjemy włosy codziennie, natomiast między myciami zdecydowanie odpada. Jest to bardzo fajny produkt, również ze względu na to, że tu jest nowy, mamy kozieradkę. Jeśli kozieradka dobrze wpływa na Wasze włosy i jesteście jej fankami, to myślę, że taka obecność kozieradki tutaj w tym olejku też Was ucieszy i dobrze zadziała. I wracamy do pielęgnacji twarzy. Algo Mask mogłyście widzieć u mnie już na Instagramie i na blogu w poście, w którym pokazywałam Wam propozycje świątecznych prezentów. Bo nie oszukujmy się, wygląda tak ślicznie, że jeśli, nie wiem, znacie jakąś fankę marki, to będzie idealny prezent dla niej. Opakowanie jest naprawdę przepiękne, chociaż jak wiadomo, jeśli chodzi o pielęgnację, to jest zawsze sprawa drugorzędna, bo najważniejszy jest oczywiście skład. Natomiast tutaj marka stworzyła taki produkt, który ma być jakby regenerującą maską na noc. I oczywiście ja od pierwszego dnia stosowałam ją jako mój krem dzienny, krem pod oczy i tak dalej. Natomiast jej głównym przeznaczeniem jest właśnie taka nocna regeneracja i ta maska zawiera też właśnie parę takich składników, które mają naszej skórze akurat w tej regeneracji pomóc. I takimi najciekawszymi, na pewno godnymi wymienienia jest hiperferment z aloesu. Jak wiadomo, aloes wpływa w taki bardzo krojący sposób na naszą skórę, natomiast ten składnik będzie działał jeszcze mocniej i będzie po prostu bardziej skuteczny, co jest naprawdę świetne. Oprócz tego mam tutaj nektar z agawy błękitnej i on działa liftingująco. Zmniejsza widoczność zmarszczek, ale też generalnie będzie delikatnie napinał skórę i też lekko ją wygładzał. Mamy też bioferment z morskich wodorostów, który będzie oczywiście działa nawilżająco, ale przede wszystkim jest takim najbardziej odżywczym składnikiem, bogatym w mikroelementy. Poza tym mamy jeszcze algę perłową i to jest też ciekawy, bardzo fajny składnik, taki dość unikatowy, który oczyszcza i będzie też zwężał nasze pory w trakcie naszego regenerującego snu, więc to jest też całkiem fajna opcja. Oprócz tego to już mamy takie klasyki, czyli kwas hialuronowy, olej z oliwek, taki nawilżający kompleks, kompleks pięciu alg i woda z lodowca, to jest też to, co powtarza się w innych kosmetykach Sensu Mare. Natomiast to jest ich najbardziej nawilżający kosmetyk ze wszystkich. Głównie dlatego tak bardzo kusiło mnie też używanie go w ciągu dnia i używanie go pod oczy, ponieważ on jest naprawdę taki bogaty, super przyjemny. On ma dla skóry takie bardzo relaksujące, nawilżające, kojące działanie. I rano ta cera naprawdę wygląda trochę inaczej. Nie wiem, czy może kojarzycie, szczególnie w okresie zimowym, jeśli mieszkacie w bloku, taką sytuację, kiedy budzicie się rano i cera wygląda o dziwo jakoś gorzej niż wieczorem, chociaż sen jest tak naprawdę najlepszym elementem pielęgnacji, jaki możemy sobie zafundować. I rano tak naprawdę skóra każdej z nas powinna, albo najczęściej wygląda najlepiej, to jeśli mamy na przykład bardzo suche powietrze, albo jesteśmy bardzo zmęczone, albo jeśli tego snu jest trochę mniej, jeśli stresu mam trochę dużo, dużo kawy i tak dalej, to często ta cera rano nie wygląda tak idealnie, jakby mogła. Natomiast tutaj faktycznie ten kosmetyk bardzo pomaga. Widać, że cera jest bardzo uspokojona i ukojona. To jest super. I dodatkowo ten poziom nawilżenia w ciągu nocy jest utrzymany, chociaż to nie jest tłusty kosmetyk i to nie jest, nie wiem, nic takiego bardzo ciężkiego. To jest kosmetyk bogaty jak na kosmetyki tej marki, bo one są tak naprawdę dość lekkie, jeśli chodzi o konsystencję. Natomiast tutaj faktycznie to nawilżenie widać, czuć i ono jest utrzymywane w ciągu nocy, co ja bardzo, bardzo lubię, ale eksperymentowałam trochę z tą maską, też w roli kremu na dzień i tutaj też spada się świetnie, więc wydaje mi się, że pomimo tego, że to jest taki kosmetyk, który ma faktycznie w trakcie nocy naszą cerę upiększać i ma sprawiać, że ona będzie właśnie taka wypoczęta i tak dalej, i to się dzieje, to tak naprawdę nadal to jest kosmetyk bardzo wielopunkcyjny i myślę, że z powodzeniem możemy go w taki sposób traktować. Ja go bardzo lubię, on ma bardzo taki neutralny, wyjątkowo delikatny zapach, bardzo przyjemną konsystencję i ogólnie na korzystanie z tego rodzaju kremu jest, nie ukrywajmy, niesamowicie przyjemny, więc tutaj akurat nic złego o nim nie mogę powiedzieć. I myślę, że możemy przejść do następnej kategorii, która jest kategorią zdrowie. I tutaj mam parę takich rzeczy, znaczy mam dwie herbatki, ale zaczniemy od
kakałka, jak to mówi moja mama. Ja przy okazji kupowania Lauricidinu stacjonarnie w Krakowie gdzieś złapałam jeszcze kakao marki Puka z macą i macą i ashwagandą. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne połączenie, ponieważ tutaj mamy oprócz wspomnianych dwóch rzeczy jeszcze shatavari, które jest ziołem w taki bardzo korzystny sposób wpływający na kobiecy układ rozrodczy. Jeśli na przykład, nie wiem, staramy się o dziecko i tak dalej, albo mamy jakieś problemy po tej linii, to shatavari jest w tradycji ajurwedyjskiego leczenia bardzo, bardzo cenione. I oprócz tego mamy cynamon, kardamon i lukrecję. Wspomniano ashwagandę i imbir. To daje takie bardzo fajne połączenie, gotowe, niesamowicie smaczne, jeśli łączymy je na przykład z mlekiem ryżowym, nie wiem, kokosowym, migdałowym i tak dalej. Jest po prostu cudowne, więc jedyną wadą jest to, że było dość drogie, bo za takie niewielkie opakowanie zapłaciłam około 30 zł, więc nie wiem, czy się skuszę dalej, głównie z tego względu, że wiele z tych składników, które tutaj wymieniłam, mam w jakiejś tam szybkiej formie już w swojej szafeczce, więc, ale po prostu wiecie, dziewczyny, to opakowanie było takie piękne, że naprawdę nie mogłam się oprzeć. I finalnie okazało się, że nie piję tego tak często, jak na przykład posypywałam sobie tym, nie wiem, jakieś banany i tak dalej, robiąc taki czekoladowy miks, no naprawdę było to świetne i przepyszne. Jeśli lubicie takie smaki, albo na przykład znacie jakąś fankę, tego typu rzeczy, to myślę, że to może być też super prezent dla kogoś. A dalej mamy młody jęczmień, zarok natury, i ja tak naprawdę jęczmień częściej wypijam w formie sproszkowanego soku z jęczmienia niż samego sproszkowanego jęczmienia, ale ten starów natury jakoś tak wpadł mi w ręce gdzieś w moim ekosklepie i stwierdziłam, że się do niego skuszę. Dodawałam go do swoich smoothies, posypywałam też nim różne rzeczy, jakieś sałatki i tak dalej, i zużyłam już właściwie całe opakowanie. Muszę wam powiedzieć, że taką główną, największą różnicą, jaką widzę w trakcie używania jęczmienia, jest stan zębów i ich wrażliwość. Ja mam z natury, właściwie przez całe życie, bardzo wrażliwe zęby. To są takie zęby wrażliwe do tego stopnia, że sprawiają mi dyskomfort, nie wiem, przy jedzeniu lodów i tak dalej, piciu jakichś bardzo zimnych rzeczy na zmianę z ciepłymi. Pewnie większość z was zna ten temat. Natomiast kiedy stosuję jęczmień, to się naprawdę bardzo szybko zmienia, więc wydaje mi się, że faktycznie tutaj następuje jakaś taka naturalna remineralizacja. Trudne słowo. I ja znam nawet taki patent, który polega na tym, że płuczemy sobie takim jęczmieniem usta albo myjemy nim zęby. Bardzo, bardzo wiele osób opisuje, że udało im się z pomocą tego, nie wiem, wyleczyć jakieś ubytki i tak dalej. Płukanie ust takim jęczmieniem też przywraca odpowiednie pH w naszej jamie ustnej. Taki jęczmień też wykazuje działanie antybakteryjne i tak dalej, więc jeśli macie problemy z zębami, to jęczmień naprawdę bardzo, bardzo wam polecam. A oprócz tego mam jeszcze dwie herbatki i to są herbatki z serii Ludowe Receptury. To nie są moi faworyci pod względem smaku, bo ja kocham yogi tea, kocham takie połączenia typu lukrecja, kardamon, cynamon i tak dalej, takie bardzo słodkie. Na przykład moim ulubieńcem jest czekoladowa herbata z yogi tea. Natomiast tutaj mamy bardzo fajne składy i te herbatki kupuję głównie ze względu na składy, tak samo jak herbatki z darów natury. I tym razem wybrałam taką herbatkę dla wsparcia odporności, więc myślę, że jak najbardziej na czasie. Infekcje, wirusy i drobne ustroje, w ogóle te nazwy są przeurocze. I tutaj w składzie mamy bukwicę zwyczajną, jeżówkę bezczarny, wierzbówkę czystek, imbir, kurkumę i pieprz czarny, więc tutaj ten skład jest naprawdę świetny. A oprócz tego mam jeszcze drugą, przy osłabieniu, zmęczeniu i braku energii. Tą wybrałam ze względu na obecność żeńszenia, ale oprócz tego mamy korę cynamonowca, mamy oczywiście czystek, który pewnie znacie, ja uwielbiam czystek w formie hydrolatów, ale herbatki, z herbatek też korzystam już wiele, wiele lat i faktycznie działa. Mamy jeżówkę, czyli echinaceę, która naprawdę wzmacnia też odporność i jest świetna. Czarną porzeczkę, ostrokrzew, miętę i łuskę gryki. Ta faktycznie działa tak troszeczkę wzmacniająco, nie pobudzająco, ale faktycznie jakoś tak poczułam, że delikatnie dodaje energii.
Natomiast działanie tej bardziej wierzę niż widzę, ponieważ no generalnie wiem, że działa naprawdę są skuteczne i szczególnie w takim ciężkim okresie jak ten teraz warto sobie jakoś pomagać. A jeśli nie widziałeś jeszcze filmu o tym, jak wzmocnić odporność, jak ja podnoszę odporność, jakie rzeczy stosuję, a macie, może nie wiem, chorujecie albo czujecie się troszkę osłabione, to zerknijcie sobie tutaj na dole. Też Wam podlinkuję ten link. Wrzucę Wam link w opisie, bo ja mam naprawdę takie bardzo sprawdzone rzeczy, które działają świetnie i też ze względu na to udaje mi się naprawdę ostatnio unikać chorób całkowicie. Nie mam żadnych problemów z tego względu, dzięki Bogu, odpukać. Więc jeśli szukacie czegoś takiego, albo może Wasi bliscy potrzebują jakiegoś wsparcia odporności, to koniecznie sobie tutaj na dół zerknijcie. Dzięki Wam ślicznie za uwagę. Napiszcie mi koniecznie, co najbardziej wpadło Wam w oko. Jestem ciekawa, co lubicie, co Was tutaj jakoś urzekło. Jeśli macie jakieś hity, którymi chcecie się ze mną podzielić, nie wiem, przesłać mi jakieś linki, cokolwiek, co może mi się spodobać, albo co podoba się Wam i chcecie się tym podzielić, będzie mi bardzo, bardzo miło, będzie mi miło, jeśli w ogóle zostawicie jakikolwiek komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół, byłoby naprawdę super. Więc ja już Wam dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia i buziaczki.